Zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Najważniejsze politycznie decyzje, jakie podjęliśmy, dotyczyły Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pierwotne propozycje mogły zostać tak odczytane przez Wielką Brytanię, że stawiały ich trochę pod ścianą, ponieważ w przyszłym tygodniu musiałoby dojść do pozytywnego głosowania w Izbie Gmin w Parlamencie Brytyjskim, a jeśli by do niego nie doszło, to 29 za tydzień mamy bezumowny Brexit, mamy twardy Brexit. Staraliśmy się w związku z tym, ja zaproponowałem tutaj taką formułę, w wyniku której Wielka Brytania nie jest postawiona pod ścianą, oni nie są postawieni pod ścianą, tylko mamy czas do 12 kwietnia na wypracowanie przez Parlament Brytyjski pozytywnego podejścia do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii. A dlaczego 12 kwietnia? A to dlatego, że mniej więcej 11 kwietnia, jak to określiła pani premier May, to są ostatnie dni, kiedy Parlament Brytyjski może podjąć decyzje dotyczące głosowania przez Brytyjczyków w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Więc żeby nie tworzyć tutaj niepotrzebnego zawirowania, taka data została przyjęta. Jednocześnie też my dopuszczamy przedłużenie do 22 maja w przypadku, gdyby rzeczywiście taka opcja na wypracowanie ze strony brytyjskiej odpowiedniego podejścia była możliwa. Staramy się im dać, Brytyjczykom dać pewne pole manewru i poprzez decyzje, które wczoraj zapadły, takie pole manewru zostawiliśmy. Jednocześnie też nie dociskając partnerów, w końcu to są nasi partnerzy i mam nadzieję, że pozostaną naszymi partnerami, bo przecież Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale zostaje bardzo ważnym graczem w tej części świata i naszym partnerem w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem, spraw handlowych, jeden z naszych głównych rynków eksportowych, a więc mam nadzieję, że będziemy w stanie wypracować odpowiednie relacje z Wielką Brytanią w ramach oczywiście Unii Europejskiej, relacji unijno-brytyjskich. Tymczasem wyjście Wielkiej Brytanii po 29 bez umowy wiązałoby się z oparciem całych naszych relacji, na przykład handlowych, o obecność, o członkostwo w Światowej Organizacji Handlu. A to jest zupełnie inna perspektywa. Taka, która w szczególności dla przedsiębiorców rodziłaby sporo niepewności. A my chcemy, żeby nasi przedsiębiorcy mieli jak najmniej tych niepewności i też chcę zapewnić wszystkich, że w bilateralnych, dwustronnych rozmowach z panią premier May mamy ustalone, że wszyscy Polacy, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, będą traktowani z punktu widzenia uczestnictwa w systemach zabezpieczeń społecznych, tak jak do tej pory, bez zmian i na zasadzie wzajemności. Ale staramy się o to, żeby Wielka Brytania w jak najbardziej łagodny sposób wychodziła z Unii Europejskiej. To jeśli chodzi o wczorajszy dzień, a dzisiaj cała dyskusja dotyczyła z jednej strony polityki przemysłowej, polityki względem Chin, Stanów Zjednoczonych, protekcjonizmu, który krąży po świecie i jest zmorą dla gospodarek otwartych, dla gospodarek, które opierają swoją politykę gospodarczą o handel międzynarodowy. Polska do takich należy. W naszym interesie jest to, żebyśmy traktowali współpracę z innymi państwami na zasadzie wzajemności. Bardzo mocno podkreśliłem to podczas mojego wystąpienia w odniesieniu do Chin w szczególności. Tutaj oczywiście z tym wiąże się też aspekt cyberbezpieczeństwa, rozwoju nowych technologii. Cały rynek cyfrowy Unii Europejskiej jest bardzo ważnym polem, który przedyskutowaliśmy i co do którego konkluzje odpowiadają jak najbardziej interesom Polski. Ale też warto podkreślić, że Polska jest jednym z inicjatorów zabiegania o jednolity rynek europejski w kształcie jak najbardziej konkurencyjnym. To dlatego Polska jest jednym z głównych sygnatariuszy listu 17 państw, który
niejako skłania tę komisję, ale w szczególności już przyszłą komisję, czyli też wytycza pole gry dla przyszłej komisji. My wytyczamy pole gry dla przyszłej Komisji Europejskiej w obszarze polityki handlowej i polityki jednolitego rynku europejskiego. A to oznacza, że dla naszych przedsiębiorców, przedsiębiorców usługowych, sektora transportowego, budowlanego, informatycznego, dla naszych sprzedawców dóbr z sektora rolno-spożywczego i wszędzie indziej, tam gdzie polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą na rynku europejskim, my skłaniamy Komisję Europejską do zwiększenia pola swobód dla przedsiębiorców małych, średnich, usługowych, czyli działamy pośrednio i bezpośrednio w interesie polskich przedsiębiorców, polskiego przemysłu rolno-spożywczego i we wszystkich innych branżach. Również w obszarze wieloletnich ram finansowych, czyli przyszłego budżetu europejskiego, rozmowy kuluarowe prowadzą mnie do takiej pozytywnej konkluzji, że to już wprawdzie nie ta Komisja Europejska, nie ten Parlament Europejski, ale nasze środkowe europejskie ambicje są bardzo mocno zarysowane i mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej sądzę, że tutaj ten budżet będzie bardzo pozytywny dla Polski i o to zabiegamy oczywiście w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale to też jest jeden z przedmiotów naszych licznych rozmów bilateralnych, chociażby takich, jakie ostatnio w Polsce miały miejsce z premierem Belgii, z premierem Finlandii, wcześniej z kanclerz Merkel i podczas innych rozmów. Też warto podkreślić aspekt swobody świadczenia usług, ponieważ to jest jedna z czterech swobód rynkowych, które nie zostały we właściwy sposób wdrożone na jednolitym rynku europejskim, a jednocześnie to jest ta swoboda, która najlepiej służy gospodarce polskiej, bo my, zwróćcie uwagę, Szanowni Państwo, że właśnie w styczniu na przykład odnotowaliśmy ogromną nadwyżkę w handlu usługami, czyli to my i nasze firmy usługowe są coraz bardziej konkurencyjne, a więc zależy nam na tym, żeby ta swoboda świadczenia usług była jak najszersza. I tu ubiegamy się o to, o odpowiednie regulacje w Brukseli, zabiegamy o nie i bardzo mocno podniosłem również ten aspekt podczas dyskusji. Warto też zaznaczyć, odnotować to, jak Polska podchodzi do polityki klimatycznej, bo uwzględnianie narodowej strategii klimatycznej już zostało ujęte w zeszłorocznych konkluzjach Rady Europejskiej. Zadbaliśmy o to, żeby głos Polski wyrażony w naszej narodowej strategii, która uwzględnia przecież bilans otwarcia, punkt startu, perturbacje związane z taką, a nie inną transformacją, jaką przechodziliśmy przez ostatnie 30 lat, że ten głos będzie uwzględniony. Na dzisiejszym posiedzeniu, zamkniętym parę godzin temu tutaj w Brukseli, przyjęliśmy w ramach konkluzji również zapis dotyczący specyficznej sytuacji państw członkowskich oraz wpływu na konkurencyjność sektorów gospodarczych całej Unii Europejskiej, a my oczywiście myślimy o Polsce. Dla mnie najważniejsza jest Polska i konkurencyjność polskiego sektora przemysłów, różnych przemysłów, w tym oczywiście przemysłów energochłonnych i przemysłu energetycznego. I z tej perspektywy patrząc, zapisy w konkluzjach są takie, o jakie nam chodziło i stanowią dobrą podstawę do dyskusji, która w najbliższych 6-12 miesiącach na pewno się odbędzie. Będzie dotyczyła kolejnych lat perspektywy 2030 i kolejnych lat, które zadecydują o kształcie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I z tej perspektywy patrząc, wszystkie aspekty związane z polityką gospodarczą przyjęte w tych konkluzjach dobrze będą służyły interesom Polski. A na koniec chcę też powiedzieć, że z naszej inicjatywy i głównie w oparciu o nasz tekst przyjęte zostały również zapisy dotyczące agresji rosyjskiej na Krymie. I tutaj oczywiście te ostatnie wydarzenia na Morzu Azowskim, w Cieśninie Kerczeńskiej zostały też tutaj w odpowiedni sposób ujęte, napiętnowane. Staramy się uświadamiać Unię Europejską, jak ważny jest to problem i jak ważne jest to, żebyśmy mówili jednym głosem i cieszę się, że wszystkie inne państwa członkowskie przyjęły
to nasze podejście do interpretacji tych niedobrych wydarzeń, które miały miejsce na Ukrainie nad Morzem Czarnym.